wyszło, wyszło, wyszło. Dobra, leci. Też biorę udział w tym temacie. Dobra. Dobra. Chcielibyśmy wam opowiedzieć o projekcie, nad którym pracujemy od jakiegoś czasu u nas w biurze. Jest to wersja druga projektu, który rozwijaliśmy do tej pory. Wcześniej projekt nazywał się Husarz. Jeżeli byliście na poprzednich naszych spotkaniach, to tam opowiadaliśmy o tym, co ugrało. Kto wymyślił nazwę Husarz, już nie pracuje. O, jeszcze to ja. Bo to tak trochę tym Ministerstwem Finansów rodzi, nie? Czym się różni wersja pierwsza od drugiej? Przede wszystkim funkcjonalnością. Postanowiliśmy, że przebudujemy kompletnie nasz projekt, dorzucimy nowe funkcje. Część z nich jest nadal rozwijana, część z nich jest jeszcze w planach, część z nich można już tutaj zobaczyć w tym drewnianym pudełku, który jest na górze. A co mają wspólnego, wini działają. Tak, na razie tak. Dobra. Tak jak wspomniałem, wersja pierwsza nazywała się Husarz. Co ona miała? W gruncie rzeczy było to połączenie Arduino i Raspberry Pi. Arduino było wpięte po USB do maliny, a ta po LAN-ie, po zwykłej skrętce, była podłączona do serwera, na którym była baza danych. I to w gruncie rzeczy było tyle. Tak mniej więcej to wyglądało. Płytka jest tam na dole. Na obecną chwilę i tak już tam w niej nic nie ma, bo wszystko zostało przerzucone do tej drewnianej. Widać tutaj logo, pod którym była jedna z funkcjonalności, mianowicie czytnik RFID. Działa to na takiej zasadzie, że może Bartek to powiesz. Cóż można powiedzieć o takim czytniku? No, implementacja, on jest zaimplementowany na Arduino, tak? Jest podpięty pod Arduino, które komunikuje się z Raspberry za pomocą portu USB. Jest to prosta komunikacja na zasadzie skryptu na Linuxie, który odbiera po prostu zczytaną wartość tego danego tagu, tak, bo to są tagi, nie RFID. No i przekazuje to dalej do MySQL-a i my to, ale to już dalej. To znaczy, no tak w skrócie, no jeżeli korzystacie na przykład z kart zbliżeniowych, płacicie za pomocą karty zbliżeniowej w sklepie czy gdziekolwiek indziej, to to działa na tej samej zasadzie. Te bloki mają po prostu w środku zakodowaną wartość, a ten zwój miedzi, który jest podpięty do elektroniki, tutaj pozwala na odczytanie tej wartości. Więc tak naprawdę możemy używać bloków, no możemy używać zwykłej karty numerku na przykład. I to też będzie działało tak samo. Chodzi po prostu o unikalną wartość iluś tam znakową, którą my po prostu rozróżniamy i na tej podstawie mieliśmy aplikację, która... Tu jest jeszcze cały układ na Arduino, jak to... Ale to jak to podpiąć? A, nie, to jest czytnik RFID. Co tu mamy? Mamy masę, mamy 5V i ten niebieski kabelek to jest data, tak? Nic więcej nie potrzeba. Tam dalej będzie cały układ. Dobra. W ogóle dlaczego ten RFID nam? Chcieliśmy w jakiś sposób monitorować ile osób jest w biurze. Wchodząc do biura, każdy przykłada taki wyglądaczek do czytnika i biuro wiedziało, że ta osoba jest w biurze. Po czym wychodząc z biura, można było się wyczekinować z biura i badaliśmy ile osób w takich godzinach, to kiedy wchodzi. Też mieliśmy stronę, na której powiedzmy, jeżeli ktoś nie miał kluczy do biura, chciał wejść do biura, musi zobaczyć na stronie, czy ktoś jest w biurze, czy biuro jest otwarte, może do nas przyjść. Bo nie zawsze było otwarte. Tak, ja mówię, Michał mi się głupią nazwę. No i dlatego jest nieobecny. Działało to ogólnie w ten sposób, że Malina sczytywała brelok, który każdy z nas miał, unikalny, rzucała specjalny klucz do bazy danych, a ten frontend napisany po prostu na HP wyciągał te dane z bazy i na tej podstawie generował nam coś takiego. I to nazwaliśmy projekt Jackie. Ja jeszcze myślałem kolejne wersje typu po wejściu do biura danej osoby miały podpalić ulubiony na przykład radę. Albo przywitać odpowiednio. Zostało w fazie. A teraz wszystkim zwróćmy uwagę na to słowo odpowiednio. A teraz jeszcze wybiegając w przyszłość, chcemy rozbudować tę kolejkę taką funkcjonalność, że dopóki ktoś się nie zaczekinuje w biurze, jego laptop nie będzie mógł się podnieść do wiki na przykład. To tak w oparciu o SNMP na przykład. Whitelista, która nie dopuszcza danego Maca. To była jedna funkcja. A druga rzecz to radio, które było
zaimplementowane w oparciu o dwie rzeczy. O frontend, który nazywał się Relax, Relax Player, oraz o MPD, czyli demo muzyki na Linuxie. Coś więcej chcą z tego dodać? Znaczy generalnie to było też śmieszne, bo mieliśmy radio internetowe, które mogliśmy sobie włączać, wyłączać, zmieniać głośności, puszczać na całe biuro i słuchać muzyki. Właśnie wszyscy siedzieliśmy ze słuchawkami, zbieraliśmy własne muzyki. No to już tak poza tym. Projekt radio szybko upadł. Ale dlatego też chcemy to przebudować, teraz radio będzie wyglądało. Będzie grało w innym pokoju. To są masowe podstawy, bo słuchasz muzyki tej osoby, która najpóźniej przyszła do pracy, tak? Może no, nie na głos tego nie wiem, ale na zewnątrz to zadziała. Ale Michał już tutaj nie ma, bo najgłupsze radio miał poza tym. Co on puszcza? Nie pamiętam, a dzwonek jego z komórki. A, są traki. Są traki z gier. Dźwięk spadający kredek to był. No bez. Dobra. To tyle, jeżeli chodzi o wersję pierwszą. Nie miała ona dużo funkcjonalności, ona działała przez jakiś okres czasu. Postanowiliśmy ją rozbudować. Co się zmieni? Co się zmieniło już? Co się jeszcze zmieni? Przede wszystkim komunikacja nie jest w Polanie, tylko jest powinna, nie? Do Maliny jest spięta karta TP-Link bezprzewodowa, która jest podłączona do sieci wewnętrznej. I tak, tak samo jest połączenie do bazy danych, tylko już teraz nie po kablu, tylko po WLAN. I dodatkowo jeszcze na Malinie będzie zainstalowany klient Zabbixa, który będzie nam wrzucał bezpośrednio do bazy danych Zabbixowej dane. Zabbix poza samym zbieraniem danych generuje nam też wykresy, także jak na przykład na Raspberry będą, do Arduino będą wpięte czujniki temperatury, to Raspberry Pi zbierze te dane i wrzuci je bezpośrednio na wykres Zabbixowy. No i będziemy mieli historię z miesiąca, z dwóch miesięcy na temat temperatur, czy wilgotności. Czy wilgotności, tak. Tutaj kilka zdjęć. Aż na te cztery tutaj. Na pierwszym zdjęciu widać nasze próby przy podłączaniu Maliny bezpośrednio pod zasilanie bateryjne. Tutaj widać Maliny, tak, doświadczenia. Tutaj widać w trakcie budowy tego pudełeczka, które tam jest. Zaraz otworzymy to, żeby można zobaczyć w środku. Dobra. Elementy z husarzy, czyli to, co już zostaje, co Bartek powiedział? To, co zostanie przeniesione ze starej wersji do nowej, tak? Czyli czeki zostaliby, trochę będą przebudowane odnośnie kodu, ale zostaje, tak? Radio to wiadomo, na Malinie bez problemu da się przebudować. Będzie miała inną funkcję, muzykę relaksacyjną. Tak, dokładnie, będzie inną funkcję. A sam check-in? To check-in na coś samego? Sam check-in zmieni się o tyle, że się zmieni panel, będzie... Będzie możliwość logowania się na swoje konto i ewentualnie z danego wyczekinowania. Tak, tutaj widać, że był przycisk, ale on jeszcze w pierwszej wersji nie był zaimplementowany. Teraz to będzie dorzucone. A jakie czujniki temperatury? Czy... Nowe czujniki to może tak. Odnośnie czujników, wcześniej nie mieliśmy implementacji prawie żadnych czujników, teraz będziemy zbierać w pomieszczeniu obok wartość światła, tak? Czyli czy ktoś, aby nie zostawił włączonego światła, może w przyszłości jeszcze dojdzie to, żebyśmy mogli wyłączyć to światło, tak? Poprzez Arduino. Mamy tutaj także czujnik temperatury, tutaj widocznie po lewej stronie, to jest czujnik analogowy. Nie tak. Taki mały czarny. O, ten. To jest czujnik analogowy, także on nie jest aż tak bardzo dokładnie jak... Jak D18-20, tak, to jest czujnik cyfrowy. No ale swoje zadanie spełnia. Jest jeszcze dieta RGB, która będzie nam mówić o różnych statusach. W przyszłości dojdzie jeszcze prawdopodobnie czujnik ruchu. Ale to zobaczy. Od starego. Taki od starego, tak. Blizny lekki przychodzi, to on ci pszt robi. To montujemy z tego czujnik ruchu. I łatwo się gada na implementowaniu na razie. Jak to działa? Jak coś tam jest. I byś chodził w kółko. No bo tak, teraz tak naprawdę przez to, że siedzimy tutaj, to nie wiem, czy ktoś chodzi, czy nie. Często chodzi w kółko, tu jest przyczepny. To jeszcze podłączymy to po Raspberry i będziemy robić... I paralizatory, jak to przed na szybko. Wolniej. Czujnik wilgotności chcemy wrzucić do pomieszczenia, gdzie jest serwer, żeby wiedzieć, czy ktoś zostawił okno otwarte, jak wiesz, panu na maszynę. No te termometry. No i termometry zewnętrzne, wewnętrzne i w każdym pomieszczeniu. Termometrów chodzi kilka, bo na zewnątrz zbierać dane, tu w kilku pomieszczeniach.
właśnie w poprzednim biurze na podstawie temperatur byliśmy w stanie stwierdzić, ile osób jest w biurze. Albo czy ktoś zostawił otwarte okno. Czy zostawił otwarte okno. To też było fajnie widać na wykresach, na przykład, że do godziny pewnej, kiedy nas nie ma, jest taka temperatura, kiedy osoby się pojawiają w biurze, temperatura ma być po co drodze. Więc można było też stwierdzić, czy ktoś jest w biurze na podstawie temperatury w pomieszczeniu. To jest takie ciekawe dane. Na podstawie wzrostu. Tak. Albo no, że wszedł, że ktoś wchodził, otwierał okno, to wiedzieliśmy, że to na pewno był Adam na przykład, że otworzył okno, bo Adam otwierał okno. Olbiwie, wybijał po prostu. No nie, no serio, po prostu zginął szyby kiedyś. Co było ciekawsze od zewnątrz na 9.5, bo to są podwójne szyby. Więc na 9.5 zbił tam szybę od zewnątrz. To naprawdę Michał jest kreatywny. To coś jeszcze odcinka. No i tu jest zbliżenie na de facto na poszczególne każdy wody. Może przewijać. Tu jest fotorezystor, tak. No i tutaj mamy ten układ LM35, to jest właśnie ten czujnik temperatury. No dobra, co jeszcze mamy u mnie w planach? Przede wszystkim kamera. Do Raspberry Pi jest oficjalny moduł kamery, który nakręca chyba w jakości Full HD. Tak, są tak naprawdę dwie kamery. Jest jedna kamerka zwykła, a druga kamerka jest pozbawiona filtra podczerwieni. Tylko można podczerwieni nagrywać. Co za tyle fajne, że na przykład w zgaszonym pomieszczeniu, być może podłączę taką kamerkę, będziemy oświetlać pomieszczenie diodami podczerwonymi i patrzeć sobie taki noktowizor z tyłu. Docelowo ta kamera ma wyrobić zdjęcie po prostu do biura. Na przykład osoby, która wchodzi z dniem, masz robić zdjęcie do biura, zanalizować motionem czy coś. Przy czekinie robić zdjęcie, taki time-lapse, czy zrobić obraz. Biblioteka jest włączona CV, która analizuje obraz, może coś z tym zrobić. No, będziemy się bawić tak naprawdę z tym. Na razie zrobiliśmy tak, że parę tygodni temu odpaliłem z 9 piętra i robiłem Marina zdjęcie, robiliśmy timelapse na przykład. Przez całe 24 godziny. To jest taki lepsza wersja Chrisa, tak? To jest czujnik ruchu. A, o. Tak to trochę jest wersja w top. Wersja w top, nie do Chrisa. Jak to działa? To znaczy, to jest de facto osłona, która rozprasza ci światło, żeby żył. Był dokładniejszy ten przewodnik, tak, że wykrywa nawet obszary, w których obiekt się porusza. I to wszystko do bezpośrednio? To można podjąć bardzo innymi trzema kamerkami. Implementacja to jest 20 linii kodu, tak? Tak, bo część nie ma część tego. To tyle tam elementów, ile tych puzelków jest w tym, ile rozkłada ten ruch, tak? No nie do końca, aż tak dokładnie nie jest, ale nie pamiętam, ilu polowy był, ale... Bo jednak te takie krzyżyki to chyba są takie na mikrowkrętach, tak nie za duży nawet te regulatory, te rezystory. Tak, to jest jeden służy do czasu, przez jaki czas ma trzymać, żeby krył ruch, a drugi jest do... Nie pamiętam, jak to mówię. Czułości, jakoś tak. Jak pokręcimy, zobaczymy, co się zmienia. Jak myślałeś na przykład. Tutaj mamy kolejną rzecz, to już bardzo... No, to jest właśnie. A tu są Raspberry Pi do informacji z Pointem. Wydaje mi się, że to nie. To tak naprawdę w planach, ale to taką komputer już jest, nie? No bo tu chodziło po prostu o to, żeby on Vila zaimplementować. Ale nie jest tylko do niej zewnętrzne. Przyklejane tak. Relatory nie są potrzebne do malinki, ale mieliśmy to przyklej. No to nie było co z nimi zrobić tak naprawdę. Znaczy pierwsza wersja. Też mam dwa takie, właśnie się zastanawiam. Pierwsza wersja Malina będziemy mieli od samego początku tak naprawdę. To ta pierwsza wersja, ona chyba się mocno grzała, bo to już musi się wydać. Ja też się grzeje. I też ma parę. Dobra. No i jeszcze mamy... No i w przyszłości może jeszcze jakiś LCD, który będzie nam wyświetlał wszystkie te dane, jak temperatura, ktoś się zaczekinął, który... Wchodzimy do biura i pójdziemy do informacji. Z tym już jest trochę więcej. No i tu porównanie wersji pierwszej i drugiej, z tym, że docelowo Unicorn, czyli ta wersja druga, będzie chyba inaczej wyglądała. Tak, inne pudełko. Będzie to wersja wiszące. Tak. Do wyświetlacza LCD, jak wiecie, to takie bardzo fajne materiały z PDF-a do oddzielnego silniku kontrolera, który zarządza wyświetlaczem. Tu chodzi kiedyś coś takiego. Właśnie, tu dochodzimy do sedna, szukamy ludzi, którzy chcą się pobawić tą elektroniką, coś albo zrobić. Albo mają jakiś pomysł, co można z tym zrobić. Nie mam czasu się bawić, ale mogę rzucić materiał. No. Mamy trochę sprzętu dziwnego elektronicznego, tam przysłają nam płytki. To jest ogólnie projekt otwarty. Pracują na nim studenci tutaj z Politechniki, Sumerku.
z Uniwerku, na zasadzie praktyk, także to jest po prostu, mamy sprzęt, mamy pomysły, po prostu czasami brakuje nam czasu, więc jak ktoś chce i ma chęci, to może przejść po prostu się tylko potestować swoje rozwiązania. Tego jest naprawdę sporo, mamy sporo modułów, które w ogóle nie są na razie używane, nie wykorzystujemy ich do niczego, sporo tego jest. Że można to spokojnie przejrzeć. Jak ktoś chce, to może tutaj podejść i ogólnie zobaczyć, jak to wygląda. Tu na razie jest tylko odwrotnie. No, widzą wszyscy na pewno. No, na pewno. To Molino zawsze... Jest osobny zasilacz. Jest Raspberry Pi w pudełku. Znaczy, docelowo to z całego takiego modułu będzie wychodził tylko jeden kabel zasilający, tak. Reszta będzie się odbywać poprzez komunikację zdalną. Właśnie pierwsze co mi się rzuciło, to kiedy zamienicie tą USB na VLAN, bo teraz tam mogły zbić takie inne protokoły, które spokojnie... To znaczy USB nie musimy de facto zamieniać, bo Arduino jest zaraz po Malinie, więc... Bo masz jeszcze na razie jedno po Arduino, tak? Tak. No. Znaczy... A jak będziesz chciał zebrać temperaturę z zewnątrz, jak będziesz chciał zebrać wejście... Tak, to czujniki można... Z zewnątrz to okazać na ten serwer będzie nas miał bezpośrednio. Tak. Gdzie sobie tą logikę podzielisz? No. Ale jest jeszcze właśnie, tak jak mówisz, możliwość wykorzystania nawet częstotliwości 2,4, tak? Ty się chyba właśnie ma tego robiłeś, nie? Jeszcze nie zaczęliśmy. Mam 10 też modułów w domu, ale nie mam czasu po prostu się zająć, żeby to zaimplementować na właśnie paru mikrokontrolerach, żeby wystawić jeden na baterii gdzieś tam, pomysł nawet do skrzynki na listy, żeby sprawdzić, czy liści przyjdą, tak? Na baterii. Analogowej. Takiej analogowej skrzynki, na dole. I normalnie. O, nie chce ci się schodzić na dół, sprawdzić, czy listowość... Bez send maila. Tak, bez send maila. Wow. Czujnik któryś, który wygrywa ruch, tak. Nie głupie, bo ja zawsze zapominam, co to zrobić. Tylko trzeba trochę czasu, żeby to wdrożyć, tak? No. Ale... A wiesz, jak mogę to wyjąć? Ale jakby dobrze przyklejisz, czy schowasz, to... Myślę, że nie będzie. A teraz jak są skrzynki, to są otwierane, że no właśnie, on nie ma dostępu do środka, tylko się rzuca. Norma europejska teraz reguluje. Tylko mała szczelinka. Więc wykrywa, że pomysł jest naprawdę sporo. To tak naprawdę pewnie nasze plany odnośnie unikalne też się jeszcze parę razy podmieniają. Teraz tak naprawdę ten pomysł wykrywamy coś tak trochę. No. No jest strzelę, słucham. Może bez strzelę. O, przyjdziemy. No dobrze, tutaj robić. Mieliście chyba, nie wiem czy to mieliście, takie zdalnie sterowane, takie wyrzutnie takich strzałek, takich przyklejanych do szyby. Nie, ale to nie głupie. To nie głupie. I panel webowy, zerowniczkę. Możecie zrobić tak, że przykleić zdjęcie od jego, ustawić tą wyrzutnie przylepianych strzałek, jak ktoś chodzi, to będzie strzałka się wystrzeliwała od jego. Tak, i głupie, to mi się najbardziej podoba. Nie, no możliwości jest naprawdę dużo, a Arduino de facto nie ogranicza nas w żaden sposób, tak? A teraz te moduły skin są dosłownie za grosze, bo to... Dosłownie. Przesyłka to darmo. Przesyłka to darmo, więc w Polsce... List idzie parę tygodni, ale... No, 2-3 tygodnie zależy, czy łódkie na granicy. Ja nie wiem, jak mi się to opłaca. Też nie wiem, jak mi się opłaca. Na granicy tylko BTS-u wypają tak poza tym. No i przed mój tak. Ja kiedyś na list czekałem tak ponad 1,5 miesiąca, ponieważ mieli jakieś strajki, jakieś co nie było. Nie tylko w Polsce strajki.